dobry dzień. Chwila, moment. Dobra, ty się skończyłeś. Ja tą serię ogólnie nagrywam jednym ciągiem, aczkolwiek... A wy macie jakieś focus tree? Nie, nie macie. A szkoda. Monarchist... Nie, w sensie Watykan w sojuszu. Monarchistyczny Watykan w sojuszu z Rzeczpospolitą Polską. Co się stało? A, zabili typka. Oj, to jeszcze z typka z Czech. Dobra, ważne jest, że mam już government kooperacyjny syntegowany. Dobra, cyknij mi ta forma armii. Zacznijmy na Reconquest lecieć. Dobra, oni robią Anschluss, ja najeżdżam Czechosłowację. Może przez to już nie będzie takiej sytuacji, jak była w przypadku naszej rzeczywistej historii, że po tym jak że po prostu oddano Niemcom właśnie Czechosłowację w zasadzie. Dobra, jak mówiłem przed chwilą, chciałbym mieć już zrobioną jakąkolwiek milicję. A, bo jeszcze nie wybadałem, tak? Tak, jeszcze 66 dni, okej. Okay. To na spokojnie. A to ciekawe. Dobra, w pierwszej prowincji zakończono budowę fortów. Na wszelki wypadek też chciałbym mieć tutaj zbudowane. Daj mi to do trade'u.
jeszcze 13 dni. Bo w ten sposób mamy praktycznie wgląd w całe Niemcy. No i wzięli ją. Dobra, czyli to jesteś ty środkowa, czy to znaczy ten niebieski? Pani w niebieskim. Rób co trzeba. Dobra, i od razu robimy drugiego TKS-a. Z 38. Speed. To znaczy teraz robimy TKS, a tamto co zrobiłem, co chciałem badać, to już jest Boże, to już jest 7 TP. To jest tylko plus 4. Za mało. A w zasadzie pójdźmy w tą stronę. Nie, to jest dużo lepsze. No to tak, wojna w Hiszpanii się skończyła. No i tamtego agenta trzeba wyrzucić z więzienia. Dobra, jeszcze 10 dni. I będzie konflikt o kapliczkę. Zacznijmy konflikt o kapliczkę. Ty właśnie mogę stworzyć frakcję. Nie, co może.
ja powinienem jeszcze zrobić to przed wojną, ale już trudno. Dobra, stop z ofensywą, bo to nigdzie nie prowadzi. Dobra, ty też w sumie się zatrzymaj, bo tylko utracimy ten po prostu w zasadzie manpower. Umiejętnie robić, zwłaszcza że mamy dominację powietrzną. I Czesi pozwalają się robić jak chcą. W zasadzie to zrobiłbym przed kapitulacją Czech taki mały zapis. Jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało w momencie, w którym to Polacy będą mieli Sudetland. I Niemcy nie będą mogli go zażądać od Czech. Jedna dewizja. Dobra, ale trzy mogłyby trzymać takie od tej strony. Ta jedna jest puszowana. Dobra. Plan ofensywny. Cyk, i teraz mamy słowacki kocioł. Dobra, ofensywa leci.
Słowacy zostali złamani. Dobra, mamy już to. Normalne czołgi, w cudzysłowie normalne. No i teraz w zasadzie kończy ten kocioł w Słowacji, by przenieść z niego dywizję do głównego frontu. Czekaj, mamy asa? Czy mi się tylko wydawało? Tak, mamy asa. Fajnie. No dobra, skończyliście. Dobra. No i praktycznie z macierzystych Niemiec dostajemy. Będziemy dostawali 100% informacji. Tylko Prusy będą taką krainą, o której nijak nic będziemy wiedzieć. Fajnie, tylko szkoda, że nie da się zakolejkować, żeby to było parokrotnie tak zrobione. Dobra, czyli nie zdążyłem. No i to jest jedna rzecz, której nie rozumiem, o co z nią chodzi. Ponieważ przychodzi taki moment w tej grze, że generałowie z tych piątków na 24 przechodzą na trójki na 10. O co, common? To przez to, jaką ja doktrynę biorę, że to? Zamiast tego? Nie wiem szczerze. O, dobrze kliknąłem nawet. No ale cóż, przynajmniej mam już podwaliny pod nową armię. Którą będzie armia Prusy. Nie w ten sposób.
Ciebie? Ciebie więcej. Ciebie również więcej, ciebie więcej. Dobra, po pierwszej dywizji pancernej. W zasadzie prędzej czy później się przyda. Znaczy, że nie chcemy kapitulować. Dobra, kończę. W tym momencie Czesi powinni się poddać. Ale clear, wszystko. Mogę dać. Ty i. Mogę dać. Ty i. Mogę dać, to dam. Teraz ty, to dam. No to teraz tak. Okupacja. Czechosłowacja, ale jak się mówi Słowacja.
To też niecała. To nie polityka, tylko ty. Ty i ty i do mnie razem z tobą. No coś takiego. Ja bym chciał tylko. Nie ze spodu. Ciebie ja bym chciał tutaj tak logistycznie, żeby było to ładnie. W zasadzie na razie armię Prusy mogę dać do osobnej tej rubryki. Jak i również chciałbym już od razu sobie zrobić tak. Nie w ten sposób. Co się stało z moim przemysłem? Trzeba tam sobie jakiegoś knypka. Dobra. Pod komendę. Artyleria się zrobiła, co teraz? W zasadzie ten cały sprzęt piechoty. Aha, to coś takiego jest. A to nie dostaniecie, zwłaszcza, że oni są moim popertem, oni są w mojej frakcji. Jestem ciekawy, jak Niemcy na to zareagują. Co do was, weźcie, lećcie. I tak. Potrzebuję wyszkolić 16 dywizji. Aha, tutaj się podział mój przemysł. No tak. Coś chyba nas Niemcy nie lubią.
Pany! Pany! Pupeting? Ty jesteś po pierwsze mój. To znaczy nie to chciałem, ale już w sumie trudno. To znaczy i tak czy siak mam kora na to. A nie, na to nie, ale na to mam. Jak tam forty. Nawet mi się udało z tymi fortami. Dobra. Gorzej tutaj. To jak z tym kupowaniem przedmiotów? Sprzedaj equipment, wsparcia, kup. Zginiemy. A co by się nie było? Zostawiam 10. Zginiemy. A jeszcze mi nic nie mam. Dobra, niech będzie coś takiego. Ja poproszę te MP. Occupation territory. I szczerze mówiąc, jestem zdania, że raczej my się z Rumunami powinniśmy tak lubić, że raczej powinni przyjść do naszej frakcji. Już po wojnie, widząc, że Niemcy i Ruscy się zbroją. Dobra, ostatnie podgrygi, jeśli chodzi o rozwój armii. Co się stało? A, kolejnego zabili. Kurczę, blady, ja wiem wszystko o Niemczech. Że Węgry robili na mnie cel, ale nie powinni.
Szczerze, nie powinni. Oto Judasze Barabasze. Nie! No i co, powinni być papet z tej. Po pierwsze, nie pozwalam na takie samowolki. Bo lepiej dwa bratanki, ale gdzieś jest. Po drugie, kliknąłem, że papet. No to papet. Kurczę. Będą mnie straszyć. Jeszcze nie będą za to płacić. Zaproś do frakcji. Jej. Oj, właśnie o tym kiedyś tam mówiłem, że Ruscy mają eventowo coś takiego, że zabierają tego. Weźmy to. Że eventowo coś takiego. Czekaj, a jak wezmę sobie. Nie chcę, a ty. Tak, Rus. Dobra. Sow. No, to w tym momencie occupating territory. Kazakh State. O Boże, Mołdawia. Tak, Pol. Dobra, fajnie, że budujesz aczkolwiek. O, ten wygląda jak James Bond. Dobra, w Niemczech by trzeba by boostować monarchizm, bo w ten sposób ten można by sprowokować to, że będą mieli mniejsze legitimacy, które i tak jest ogrom, praktycznie 100%.
sumie tak nawet lepiej. Dobra, przynajmniej mi się dewizje skończyły robić. O Boże, zginiemy tu wszyscy. Dobra, czyli tak. Set, w zasadzie ty. Press. O jeden. Dobra, w zasadzie to w tym momencie powinienem zakończyć. Wiem, że dla mnie przez nieznajomość moda, aczkolwiek ten, uważam, że obecny nie to, jak wygląda lore, to znaczy w zasadzie to jeszcze byśmy mogli, jakbyśmy chcieli się uprzeć przy ładnych granicach, to moglibyśmy zrobić tak. Bo akurat na to mam kory. Ale jak mówiłem, w tym momencie chciałbym zakończyć odcinek. W następnym odcinku Gdańsk czy wojna. Dobra, leci embargo. Co to tam jest? Jakaś mi ulepszy to. Wzięło się na nią jakiegoś papeta. Co to? Aha! Mój sprzymierzeniec! No to fajnie. Kurczę. Ja Luksemburg. A ty czym jesteś? Czym ty do cholery jesteś? Dobra. Kończę. W ogóle Chiny bardzo fajnie wyglądają, tak abstrahując już od tego, że zaraz będzie wojna. To Chiny bardzo fajnie wyglądają.